Łap hajsy młoda, ja też się podobam lesbijkom, a na akcja, dawaj a pierdalaj świecę. Napierdalam, dobra robimy. Wolę, żeś mnie ostatnio podryw zajebał w New Ones. Podrywałeś moją kolegę z klasy? Czekajcie. O, wow. Gdzie ty? Świecę zrobić. Powiedziałam, że jakbyś się to zrobił. No, a po nie, co bluza? A po co bluza? No, po cycki. A to moja? A wie, to twoja. No i co, nie pozwalaj se. Co to ma być, ty? Zakładam, zakładam, one TV dawaj. Zaraz. Kocham cię. Wol to każdego podrywa. No, wszystko co się rusza. Co się rusza, co oddycha. Jak się nie rusza, to też pewnie. Ja tego nie komentuję, Bolt. Co to jest kurwa świetne, to staje na głowie, mordo. Mamko. Co tam porabiacie? A, patrzymy na ładnych chłopaków. Na ciebie. No, tak. A, czy ja jestem ładny? No. O kurwa, ale komplement. Jezus, panie, to aż się wstydziłem. No super. No taki ładny dziewczyny, słyszałeś? No, no. A ile masz lat? Afgani. 21. Pudło. 25. Pudło. 3 dychy. Pudło. No, ale to mów więcej czy mniej? Mniej. 23. 20? Więcej. A gdzie tam trzecia osoba, która tak krzyczy? 23. Ma nasza koleżanka jeszcze jedna. Więcej. 25. Więcej. 27. 27, dobrze, brawo. Przed 30 jesteś, lubię starszych. Powiedz, lubi starych, fajnie, dzięki, że jestem stary. No wiesz, ja mam 14 lat, więc... Ile? 14, więc... Masz 14 lat. No nie widać. I co, i lubisz 27-latków? No. Tacy dojrzali. No, ja dojrzali są bardziej tacy... Jacy tacy? Doświadczeni. Doświadczenia, ja lubię doświadczonych chłopaków. W czym są dość bardziej doświadczeni? We wszystkim. No wiesz. No nie wiem właśnie, powiedz mi. A nie powiesz nikomu? Dobra, to będzie nasz top secret. Co? Skipnąłeś nas. No, to prawda. Czemu? Nie wiem, ale teraz nie skupuję, bo kolega powiedział, że jesteś na YouTubie. Aha, czyli specjalnie. No, żartuję, super jesteś, super. Co, jesteś na obozie? Co? Co robicie w trójkę w domu? Na obozie jesteśmy, no. Jakim? Bułgarii. Bułgarii? No. Ta? No. Bo kolega też w tym czasie jest, a czekaj, a... Złote piaski. A, nie wiem, co my z takiego sceny. A czekaj. Ile jest tam chłopów u was? Dużo? Chłopów? No w pokoju zero. No dobra, ale na obozie. No mamy grupę 13-osobową, bo to jest dzielone na... W sensie jest grupa samolotowa, ale to jest się jeszcze dzieli potem na dwa. Ogólnie było... Samolotowa? No my samolotem. A, dobra. A wjechałyście autokarem, czy...? Nie, samolotem. Stary, ja mam chorobę lokomocyjną. Jakbym siadał do tego autokaru, to 3 godziny i nie żyję. A, okej. Okay. Mówisz, że jest 13 osób, tak? No 13 chłopaków. A! Czekaj, bo... Co? Czy obóz jest 18+? Nie. A ile masz lat? 17. Poczekaj, a kiedy wracasz z tego obozu? Za 3 dni. To nie wiem, bo my kolega jest w samym czasie chyba na jakimś obozie, bo fajnie jest dużo do Bułgarii, nie? No jest dużo, to różnych hoteli, ale w klubie możemy się spotkać. Ale ja nie jestem w Bułgarii, mój kolega jest. No, z twojego. No dobra. A czy rzeczywiście jest tak, że te opieku nie mają wyjebane was, robicie to? No. No słuchaj, moje koleżanki mają po 13 lat, przyjechały się tylko najebać. Chyba. Emocja! To nie tak jest świetnie pojebał was się... A, wiem! Tak. Świetnie jest tak, o tak. No jest podobnie tak, no. Tak jeszcze musisz nogi, no właśnie tak jak Natasza, tak. No. Tak musisz jeszcze rękami się ten. No ja wiem, co jest 5, robiłam to kiedyś. Nie, no to się popisałyśmy, co naprawdę. Nie było widać. Chcesz to zobaczyć, jak to wyglądało? No. Co? 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 Skolko ciebie liet? Nie chwal się, kurwa, tak język. Ha, ha, ha. Mateusz? Raz wiesz, co będę robił? Będę robił tak. Ratek kwiata! Wow, ćpun! Siema ze Skosia. Siema. Ej, a skąd ja cię znam? Ej, nie wiem. Twój chłopak to jest Tony BC? No. Zjebanym konfidentem. Kto? Tony BC. Jak on nigdy na policji nie był, stary. Jak rozpierdolił się na psach, kurwa, żerowe w Moskrowie, święciowie. Co ty pierdolisz? Jak ty pewnie z Warszawy nawet nie jesteś. A ile masz lat? 17. Serio? No. Ja mam 19, jestem przy stronie, mam fajną fryzurę. Żeby wrócić wam skarb. Bardzo fajną. Ej, spawałeś coś ostatnio? Co robiłem? Spawałeś? Ale że spawałem, że paliłem, czy że spawałem, że serio spawałem? Serio na palenie się mówi spawać? No. Jakiś slang narkotykowy. Ale że paliłem?
No. No ja ostatnio czy... Nawet wczoraj to może być ostatnio, nie? Mówię, że ostatnio przez 2 lata trochę za często paliłem. Tak? Za często? No. Ja masz teraz live'a? Chcę pozdrowić, tak? Pozdrawiam mamę, tatę. I pozdrawiam też również... na Instagramie. No, kurwa. To będzie nasza ta słodka tajemnica. No wiesz, no. Nie każ mi tego mówić. No nie wiem. Krępujesz się? Trochę, wolę na żywo. Co wolisz na żywo? No pogadać. No to dobrze, to zapraszam. Wrocław. We Wrocławiu. A, mam 14 lat, na pewno. Co na pewno? Chcesz się spotkać? Nie chcę się spotkać. Nie chcesz się spotkać? Ze mną? Nie, znaczy nie. Zboczne. A czemu nie, nie z bok. Zmienne, nie z bok. Zmienne sygnały dajesz. Ja daję sygnały, jakie daję sygnały, to no mówi się o tym, że woli się doświadczonych bardziej. No tak, no na przykład ciebie. No ale to ja nie powiedziałem, że ja was wolę. A nie chcesz mnie? Chcesz się poznać? Nie chcę. Nie chcesz? No nie. No dobra. A 14,5 na przykład? No to mam pół więcej. W sensie, no nie wiem, pokaż w ogóle jak wyglądasz się, to wtedy powiedz ci może, czy 14,5 wystarczy, czy nie wystarczy. No to ma znaczenie? Ej, mogę ci pokazać mnie, jak się pomaluję, to może zmienić zdanie. A, to wtedy będzie 35, nie? No blisko! Wait. Dobra, nara. Ale zapraszam cię do Wrocławia. Hej. Macie pozdrowienia od Dusi. Od kogo? Z Dusi. Lusia Pusia. Nie no. Yeah. Ja? Nie. Nie, no. Gdzieś to kiedyś słyszałam. Ale skrzywiony. I nie boicie się, że będą wózki to taka żaka w czarnej wydać, że już tak się nalewa kiedyś. No troszeczkę jest nie w swoim żywiole. To na w ogóle wiedziesz? Co? O. Nie, myślałem, że ona odpowiada jakaś. Ona się wstydzi trochę chłopaków. Ale po to tu przyjechała, żeby zyskać taką pewność siebie, nie? Ona mówi? Trochę się wstydzi. A, słyszę, dobra. Ona nie to wstydza się od niej, widzisz co ty robisz, no. Biedna. I coś się wydarzyło ciekawego na tym obozie już, czy nie? Całowała jednego chłopaka. Kto? Moja koleżanka. Ta? No, ja sam ją wyrwę. No nie musiała nic mówić, nie? No to... Musiał być nieźle pijany. Ty kurwo jebana! Wiesz, nie! Teraz ty mnie wkurwił jebany kutas. No a coś ciekawszego niż to? Nic, generalnie to chujnia. Serio? Chujnia z grzymnią, no. A od jakiego czasu już jesteście tam? Od tygodnia. Serio? No. Słuchaj, takie nudne nic się dzieje. Co? Nic się nie dzieje. Już się dzieje. No dzieje się. Wyrwał mnie. Bardzo pijany chłopak. Bardzo. No to... No dobra, a coś ciekawego, co się dzieje? A po co się jedzie do Bułgarii? Po to, żeby się najebać, narąbać. A jak tam ogarniacie niby alkohol? No normalnie! No jak? No Hiszpanie! A co, że idziecie do jakiegoś randoma z Bułgarii i pytacie, co on kupi? Do Bułgara, tak. Do Bułgara? Do Bułgara. Ale mówi się po angielsku? Nie, po bułgarsku. No. Hasta la vista, baby.